life. Life is a disease. A millennium ago, a supreme necromancer was on the verge of conquering the world. Iratus, Lord of the Dead, to gra rosyjskiego studia Unfrozen, wydawcą, który jest Dead Lick Entertainment. Gra, można powiedzieć, czerpie garściami z innej produkcji pewnie wielu z was dobrze znanej, czyli Darkest Dungeon. Gra właściwie skupia się na jednym aspekcie, czyli trafiamy do lochów, które przemierzamy grupą, no właśnie. Jeżeli chodzi o tą grę, grupą, która tutaj przymierza te podziemia, nie są jacyś bohaterowie, śmiałkowie, czy jakby to określić, epickie postacie, które sieją dookoła dobro, niszczą potwory i tak dalej. Jest wręcz odwrotnie. W tej grze wcielamy się w tego złego. W Iratusa, czyli naszego tutaj tytułowego bohatera, chciałem powiedzieć, ale to chyba będzie złe określenie, raczej władcę ciemności, władcę śmierci, nieumarłego, który dowodzi legionami nieumarłych i chce podbić królestwo żywych. Oczywiście przy okazji zamieniając wszystkich w nieumarłych. Jeżeli chodzi o walkę, to jest ona, można powiedzieć, głównym aspektem tej gry, acz nie jest jedynym aspektem i jeżeli chodzi o tą pozycję, to znacznie ją rozbudowano. Troszeczkę może za mało i gdzieś tam troszeczkę to jeszcze może kuleje, ale wprowadzono bardzo wiele ciekawych tutaj aspektów związanych z rozgrywką. Nasza główna postać posiada talenty, które możemy rozwijać. Posiada w ogóle poziomy, które rozwijamy, a dzięki temu dostajemy punkty talentów, które możemy tutaj wydawać na alchemię, magię, irytację czy destrukcję. Każda z nich, każdy z tych podpunktów tutaj coś nam dodaje, coś nam zmienia, zwiększa szanse na wydropienie pewnych rzeczy. Mamy również alchemię, dzięki czemu możemy tworzyć przedmioty dla swoich poddanych, zwiększające ich cechy, czy to pancerz, czy życie, czy też podnoszących czarnoksięstwo Iratusa, od którego zależą efekty magiczne. Mamy tworzenie tutaj właśnie nieumarłych. Co ciekawe, aby ich stworzyć, wykorzystujemy specjalne części, które mogą być różnych poziomów. Mogą być legendarne, rzadkie lub niepospolite. Zależnie od tego, jaki element tutaj wrzucimy, jakiej wartości tutaj tego, jakby to powiedzieć, niepospolitości tej części, to nasz stwór dostanie pewne bonusy. Bonusy konkretnie do punktów statystyk. Każdego z nich możemy rozwinąć. Każdy z nich ma unikalne swoje niektóre cechy. Ma specjalne zdolności, które rozwijamy. Kolejna rzecz to artefakty. Artefakty, w które wyposażamy swojego tutaj głównego złego. W tym przypadku jest to irytujący amulet, który dostaliśmy na samym początku. Wrogowie mogą oszaleć, jeśli ich poczytalność jest niższa lub równa 85%. Wrzucamy. Dodatkowo, oprócz mapy lochów, mamy coś takiego jak cmentarz. Na cmentarzu mamy do wybudowania kilka budowli. Aby je wybudować, potrzebni nam są kopacze, właściwie ich dusze, po to, aby można było taki budynek wybudować. Każdy poziom to tych dusz potrzeba coraz więcej. Na początku jest 25, potem 50, 75. Dodatkowo musimy poświęcić jakiegoś poddanego. Na przykład wybudowanie tutaj biblioteki wymaga oprócz 25 dusz kopaczy poświęcenia tutaj mrocznego rycerza. Mamy bibliotekę, obelisk, siedziba gniewu, martwe jezioro, wykopaliska, posąg Iratusa, kostnica oraz arenę. Każdy z nich daje coś innego, coś unikalnego i troszeczkę tutaj za mało, wydaje mi się, jest możliwości wyboru i rozwoju. Przydałyby się też tutaj, moim zdaniem, oprócz statystycznych, po prostu, jeżeli tutaj zbudujemy, ja zaraz wam pokażę,
w jaki sposób, czyli tworzymy sobie szkielet, uzupełniamy. Oczywiście tutaj na samym początku mamy tylko do wyboru podstawowe, stwarzamy i możemy albo wrzucić go tutaj do naszej armii, albo właśnie na cmentarzu, na niektóre tutaj z tych budynków właśnie postawić. Każdy z nich, jak widzicie, wymaga poświęcenia jakiegoś innego stwora. Powiedzmy, że zechcielibyśmy wybudować arenę. Dodajemy, wybieramy zbuduj i mamy pierwszy poziom. Każdy z tych budynków możemy rozbudować do czwartego poziomu. I żeby podnieść kolejne poziomy, muszę poświęcać kolejne tutaj stwory, które sobie czy znajdę, bo też jest taka opcja, czy stworzę. Tutaj następny stwór, aby miał tutaj dwa miejsca, byłaby to oblubienica Iratusa, którą musiałbym tutaj po prostu wybrać, wrzucić i zapłacić dodatkowo jeszcze 50 duszami kopaczy. Nie zrobię oczywiście tego, bo tych duszy nie posiadam. Poza tym nie chciałbym tutaj tej mojej drużyny rozbijać. Każdy taki wrzucony tutaj stwór, trenując na arenie, poddani zyskują dodatkowo 10 punktów doświadczenia oraz 35% doświadczenia z aktualnego poziomu. Działa po zwycięstwie z wyjątkiem bitew i zadań. Innymi słowy, aby nam stwory, które tutaj damy do treningu, trenowały, musimy zwyciężać w standardowych bitwach. I to właśnie, co troszeczkę boli, to to, że mamy tu, można powiedzieć, taki statyczny rozwój tej areny czy innych budowli. Nie mamy jakiegoś drzewka, gdzie możemy wybrać, w którą stronę tutaj się chcemy ćwiczyć, gdzie na przykład moglibyśmy trenować sobie bardziej czy szybkość, czy inicjatywę, czy ewentualnie podnosić sobie wigor, czyli żywotność naszą, czy też w jakąś inną w ogóle stronę się tutaj rozwinąć. To samo dotyczy tych wszystkich pozostałych budynków, chociaż w niektórych ciężko by było, żeby gdzieś w inną stronę się rozwijał. Każdy poddany studiujący starożytne księgi zapewnia Iratusowi dodatkowo 32 punkty doświadczenia oraz 8% doświadczenia z aktualnego poziomu. No tu akurat ciężko sobie wyobrazić, żeby to w jakiś sposób mogło się gdzieś indziej rozwinąć, ale niektóre z budynków naprawdę mają potencjał na to, żeby pójść dalej, żeby coś jeszcze dodać. I tutaj akurat wprowadzenie, ogólnie rzecz biorąc, tego cmentarzyska jak najbardziej na plus. Sama rozgrywka polega na przymierzaniu lochów. W których możemy spotkać albo przeciwników i stoczyć z nimi bitwę, możemy też spotkać nietypowe komnaty, które zawierają na przykład źródła dusz, mamy tajemnicze skrzynie zawierające artefakty, mamy ołtarz ofiarny, na którym musimy poświęcić jakiegoś swojego podwładnego. Na szczęście nie musimy tutaj z tej grupy poświęcać, możemy dowolnego, którego mamy. Grupy w ogóle możemy, jak widzicie, mieć 4. Na początku po prostu wybieramy, jeśli mamy więcej, którą grupą podróżujemy. Mamy stele, zawiera zapisy poprzedniej bitew, które można wykorzystać do podniesienia poziomu poddanych ogólnie rzecz biorąc całej tej grupy lub samego Iratusa. Też możemy awansować dzięki temu. Są fontanny przywrócenia, gdzie przywraca nam albo manę, albo życie. O tej manie zaraz jeszcze wspomnę. Są specjalne zadania. Niestety z tymi zadaniami jest tak, że mogą być na naszą korzyść, mogą być na naszą niekorzyść. Przemierzając całe te lochy, wybieramy kierunek, nie możemy się potem wrócić, czyli jeżeli tutaj jesteśmy na początku, powiedzmy stoczę tą bitwę i wybiorę ten kierunek, ten już nie będzie mi dostępny, tak? Czyli możemy się tak jakby piąć cały czas w górę, nie możemy wrócić. Na końcu oczywiście każdego lochu, jak na to przystało, będzie główny boss, z którym musimy wygrać. Każdy z nich ma własną mechanikę, każdy ma jakieś tam własne umiejętności poddanych, z którymi należy wygrać, aby wyjść do lochu i trafić do wyższego poziomu. Czyli na początku mamy kopalnie, tunele krasnoludów, koszary najemników, dostępne po premierze tutaj będzie dopiero te dwa elementy, więc na chwilę obecną tutaj mam dostęp do tej części. Premiera ma miejsce 23 kwietnia, więc już lada moment dosłownie. Jeżeli chodzi o samą bitwę, manę i tak dalej, to odpalę jedną, żeby wam tutaj szybciutko pokazać, na czym to polega. Ładuje nam się bitwa przeciwnicy. I teraz tak, za różne akcje, które wykonujemy tutaj naszymi podwładnymi, za używanie jakichś specjalnych umiejętności i tak dalej,
rośnie nam, może nam rosnąć tutaj poziom many oraz tutaj poziom gniewu. Poziom gniewu wykorzystujemy do używania specjalnych zdolności, takich super zdolności naszych tutaj podwładnych, jak na przykład głód otchłani w przypadku mrocznego rycerza. Zjada, tak jakby te pochłania duszę przeciwników i regeneruje tutaj nasz własny wigor. I oczywiście mana. Mana jest używana na zaklęcia. Zaklęć na chwilę obecną takich rażących, czy nie wiem, obrażeń zadających, czy jakichś takich innych na chwilę obecną nie posiadam. Muszę je odkryć najpierw, wydając odpowiednio punkty talentów. Natomiast tutaj mamy takie zaklęcia, które na początek, które przesuwają postacie. Wybrany poddanych opozycję w prawo i w lewo. Do czego to jest przydatne? Do tego, że na przykład jeżeli taka postać zostanie z jakiegoś powodu, czyli tutaj łuczniczka, zostanie, czy tam oblubienica Iratusa konkretnie rzecz biorąc, przeciągnięta, czy z jakiegoś powodu trafi tutaj na pierwszą pozycję i będzie mogli ją atakować wrogowie, to takim poleceniem mogę ją cofnąć, przesunąć poza ich zasięg. Ogólnie rzecz biorąc, atakować możemy dwie pierwsze tutaj postacie, czyli tutaj w tym przypadku mroczny nasz rycerz, może zaatakować pierwszą lub drugą postać. Trzecia standardowym atakiem nie będzie dla niego dostępna. Mogę użyć pustego spojrzenia, zauważcie, tutaj się podpaliły tak jakby te postacie, taki ogień pod spodem, że to jest dostępne już dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie stoją. Natomiast ten taki atak podstawowy, tylko dwóch pierwszych. Mroczna dziesięcina, wsparcie. Dziesięcina wsparcie usuwa wszystkie osłabienia z mrocznego rycerza, czy darenne nadzieje. Postawa za każdym razem, gdy wróg otrzymuje wzmocnienie, mroczny rycerz daje mu 30% obrażeń stresujących. Obrażenia stresujące to jest coś, co powoduje, że przeciwnicy mogą spanikować, przerazić się, dostać ataku serca i umrzeć. I reprezentowany jest przez ten pasek na dole, czyli mamy wigor standardowo oraz właśnie tutaj ten stres, czy raczej poziom ich poczytalności, który spada, jak ich stresujemy. Jak spadnie do końca, to wtedy zaczynają się dla nich dziać złe rzeczy i każdy następny atak stresujący może spowodować, że on po prostu sobie kitnie na zawał serca. Niestety, jeżeli chodzi o ten stres, on jest tak jakby troszeczkę obosieczny. Jeżeli na przykład wpadnie taki przeciwnik w szał, to będzie tracił swój wigor, ale za to będzie mógł wykonać na przykład dwie akcje, więc dwa razy nas zaatakować. I tutaj trzeba mocno z tym uważać. Oczywiście niektórzy przeciwnicy mają więcej życia, czyli tutaj tego wigoru, albo więcej tutaj tej odporności. No, to jak ich pokonamy, zależy tylko oczywiście i wyłącznie od nas. Na górze oczywiście standardowo tak jakby kolejność inicjatywy, czyli najpierw my mamy mrocznego rycerza, potem ten przeciwnik, następnie ponownie my, kolejny przeciwnik, my, przeciwnik i tak dalej. Oczywiście to będzie się przesuwać w miarę tego, jak będziemy tutaj wykonywać swoje akcje. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to wygląda na dokładnie tak. Teraz możemy ten nasz minion, ponieważ, czy raczej podwładny, sługa, czy stwór, ponieważ jest za daleko, nie może skorzystać ze swojego podstawowego ataku, ale możemy albo atak fizyczny, który przesunie go, zauważcie, że pokazane są strzałki, które spowodują, że zaatakujemy w ten sposób, czyli tutaj lub tutaj, ale jednocześnie u siebie jest pokazane, że on się przesunie na odpowiednią tutaj pozycję. Ja tutaj spróbuję zamiast tego podnieść odporność na przykład. I teraz tutaj też mam do wyboru. Mogę zaatakować, jak widzicie, atakiem takim zasięgowym każdego z przeciwników, ale mogę również na przykład wzmocnić swoje następne ataki, tak jakby poświęcają tutaj ten rynny na to, żeby się wzmocnić, a nie żeby zaatakować. Tutaj też możemy różne akcje oczywiście wykonywać. Każdy, tak jak mówiłem, z tych naszych podwładnych ma własne specjalne zdolności. To, w jaki sposób ich użyjemy, w jaki sposób wykorzystamy i w jakiej kolejności, oczywiście zależy tylko i wyłącznie od nas, ale
każde ich użycie należy dobrze przemyśleć, bo o ile początkowa rozgrywka jest dosyć prosta i łatwa i praktycznie rzecz biorąc, nawet ktoś niezaznajomiony z tego typu grami będzie w stanie przejść tą grę na tym poziomie łatwiejszym, o tyle przy następnych każdy ruch trzeba już naprawdę taktycznie planować. Mało tego, mając do dyspozycji mapę, widząc z jakimi przeciwnikami przyjdzie nam się zmierzyć, możemy dostosować własne tutaj własną tą drużynę wypadową, przygotować się odpowiednio i dostosować do tego, co albo czym będzie się posługiwał przeciwnik. Każdy z nich ma swoje własne cechy, swoje własne zdolności, dokładnie tak jak nasze tutaj postacie, którymi się posługujemy. A sad display for mortal kind. Podsumowanie tutaj rozgrywki, co wypadło z przeciwniku, jak bardzo uszkodzeni zostali nasi podwładni oraz ile doświadczenia dostał tutaj Iratus. W tym przypadku awansowaliśmy na drugi poziom. Mamy jeden punkt dodatkowy talentu do wykorzystania. Mamy już ich dwa i powiedzmy, że zechcemy sobie szybciej zdobywać jakieś części czy dusze. Po prostu wybieramy i tutaj już jest aktywne. Rozwijamy oczywiście to cały czas w dół, jeśli taka jest potrzeba. Każdy z nich, opis każdego z nich możemy sobie wcześniej przeczytać, więc to nie jest tak, że na chybił trafił tutaj. Rozwijamy. Jeżeli na przykład byśmy chcieli dojść do tego, to wiadomo, że trzeba rozwinąć tutaj kilka rzeczy i na końcu to otrzymamy tutaj. Jeżeli chodzi o przedmioty, to one oczywiście trafiają albo do artefaktów, zależy od tego, jakie znaleźliśmy, lub części do tworzenia, w tym także przedmioty, które możemy wykorzystać do wzmacniania naszych sługusów. Każdy z nich może używać takich dwóch przedmiotów. Jest ich naprawdę sporo do wyboru. I tutaj właśnie już po kilku wygranych bitwach, po zdobyciu kilku tutaj przedmiotów, może nawet kilkunastu, wielu części, tak oto wyglądają postacie. Tutaj coraz więcej tych przedmiotów zdobywamy do używania. Też oczywiście należy rozsądnie wybierać, co komu dajemy, czy nam to będzie przydatne. Pojawiają się części lepszej jakości, dzięki czemu możemy tutaj więcej zainwestować w statystyki. Rozwijamy również tutaj zdolności naszych podwładnych w miarę postępu. A sama mapa, tak jak mówiłem, daje nam możliwość podejrzenia, z kim jeszcze się zmierzymy, przy czym im dalej jesteśmy, zauważcie, że tutaj podaje mi tylko jednego i żeby tutaj podało mi wszystkich, to muszę się do nich zbliżyć. Tutaj jest natomiast zadanie, o którym wcześniej mówiłem, że może być korzystne, może być niekorzystne. Zaprezentuję, jak to wygląda. Mamy piękny opis i teraz wybieramy, czy walczymy, czy wycofujemy się. Niestety twoje wtargnięcie zostało zauważone, grupa krasnoludzkich ogniemiotów zapewnia ci gorące powitanie. Masz tylko kilka sekund na reakcję. Tym razem się wycofam. Mroczny rycerz otrzymuje 75 obrażeń i ginie. No, tak jak mówiłem, niestety w tej grze trzeba uważać na to, co się robi. A właściwie może nawet nie tyle uważać, co naprawdę potrafi zaskoczyć. I w tych wydarzeń tutaj możemy naprawdę dostać świetne rzeczy, a właśnie może się skończyć to takim czymś nietypowym, jak właśnie śmierć podwładnego. Nie zrobiłem tak naprawdę nic źle, chciałem się tylko wycofać, zginął mój podwładny. Bywa. Będę musiał go teraz oczywiście zastąpić kolejnym. Sama gra dostępna jest na Steamie, na chwilę obecną jeszcze z wczesnym dostępem, 23 premiera, koszt 90 zł. Czy warto zagrać? Jeżeli lubicie takie gry, jak najbardziej, jeśli spędziliście dodatkowo czas, masę czasu przy Darkest Dungeon, to myślę, że naprawdę warto dać temu tytułowi szansę. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że gra
prawie natychmiast wywołuje syndrom jeszcze jednej bitwy. To znaczy, wiecie jak to jest. Zagram jeszcze tylko jedną, jeszcze tylko jedną, jeszcze tylko jedną, jeszcze tylko jedną i zanim się człowiek obejrzy, mijają całe godziny. Ogromnym plusem oczywiście jest to, że gra, jeśli chodzi o napisy, została całkowicie spolszczona, więc tutaj wszystkie jakieś podpowiedzi, wskazówki, informacje nie będą problemem dla osób, które z innymi językami są na bakier, że się tak wyrażę. Mamy interfejs w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim. Niestety pełnego dźwięku w wersji polskiej nie ma, ale za to mamy napisy. To tyle, jeśli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. Pod spodem oczywiście link do Steamu, gdzie można tą grę nabyć. Miłego grania!